Cześć! Już za kilka dni wybieramy się na wakacje. Tak, będziemy lecieć w pierwszy raz w takim składzie. Kilkanaście godzin spędzimy w samolocie. No właśnie! W związku z tym przygotowaliśmy dla Was listę rzeczy, które warto zabrać dla takiego malucha. Zapraszamy na odcinek! No więc, przygotowaliśmy taką listę naszych must have, które powinniśmy zabrać ze sobą, żeby umilić czas Maksiowi, ale też wszystkie takie inne rzeczy, które są niezbędne do podróżowania. No to co, zaczynamy? Oczywiście. No to pokazuj. No okej, mamy pierwszą rzecz. Plecak. Plecak, chyba najważniejsze, żeby miała dużo różnych kieszonek, dużo fajnych rzeczy, które rzeczywiście nam w tym pomogą, ułatwią nam jakby otwieranie go i wybieranie rzeczy z niego. No właśnie, dlaczego plecak, a nie walizka? No proste rzeczy. Walizka zajmuje o wiele więcej miejsca. Plecak możemy założyć, jest mniejszy. Przyczepić do wózka. Otwieranie jest zupełnie inne. Walizkę byśmy musieli na pokładzie samolotu rozłożyć i byłoby to strasznie niewygodne. Potrzebne by było więcej miejsca i pewnie ludzie by inni się... A plecak, który ma mnóstwo zakamarków, wygodnie się otwiera. Z każdej strony można dojść do czegoś, wyciągając coś właśnie z tyłu, z przodu. Naprawdę mnóstwo rzeczy. Zdecydowanie polecamy bardziej plecak niż walizkę. Tak. Piszcie w komentarzach, co czy na przykład... Czy coś jeszcze byście dodali od siebie? Pierwszą rzeczą są chusteczki. Antybakteryjne do rąk dla maluchów. Zdecydowaliśmy się na chusteczki. Myśleliśmy na początku o żelu, przeczytaliśmy gdzieś w internecie. Ale zdecydowanie chusteczki bardziej nam się przydadzą pod tym względem, że Max jeszcze chyba nie wie, co z tym żelem zrobić. Dokładnie go nie wetrze, a chusteczkami ładnie to zetrze. Tak jest. Druga rzecz to jest... Na pewno nie zgadniecie. No właśnie, co to może być? To jest gadżet, bez którego się teraz nie ruszamy. Jest dla nas absolutnym hitem. Uwaga, uwaga. Mega cichym hitem. To jest inhalator, nebulizator, który pomaga nam przy katarku Maksia. Tak jest. Przy naszym katarze, bo są dwie końcówki. Użycie jest bardzo proste. Wystarczy po prostu taką końcówkę włożyć. Wlać tutaj sól fizjologiczną, którą w etui nosimy zawsze przy sobie. Tak jest. I to tyle. Jest bardzo cichy, o wiele cichszy niż takie standardowe. A, bardzo cichutki jest, mamy w ogóle tu... niemalże niesłyszalny. Dwie opcje, jeżeli chodzi o ładowanie. Ładowanie, włączenie. Albo mamy baterię, albo powerbank. Tak, w zestawie jest również kabelek. Tak jak mówiłem, druga końcówka, jeszcze bezpośrednio taki doustnik. No i Max go uwielbia. Maxio, chodź pokażesz tutaj, jak się jak robisz tutaj, chodź. Co też jest bardzo istotne i ciekawe, wyczytaliśmy w różnych forach, że bardzo pomaga dzieciom przy starcie lub lądowaniu podczas zmiany ciśnienia w kabinie. Tak. My potrafimy sobie przełknąć ślinę, dzieci niekoniecznie wiedzą, o co chodzi, więc taki nebulizator też pomaga w tych sytuacjach. Sprawdzimy to. Dla nas to jest absolutny hit, polecamy Wam For Aminis. Wszystkie rzeczy, które będziemy tutaj pokazywać, zostawimy Wam w opisie linki, więc będziecie mogli sobie zobaczyć te gadżety. Na czym najbardziej zależy rodzicom na pokładzie samolotu? Oczywiście czasoumilacze. Na czasie. Tak, czyli różnorakie zabawki i rzeczy, które sprawiają i nam, i naszym pociechom frajdę, tak? Kilkanaście godzin na pokładzie samolotu to jest naprawdę dużo. Dobra. Oczywiście karteczki, kolorowanki, książeczki, fajny pisaczek z wodą, też do tych kolorowanek. No i taką najważniejszą w sumie dla mnie rzeczą to coś do malowania. Max jest ostatnio bardzo zainteresowany wszelkimi pisakami i farbami. Oczywiście farb nie możemy wziąć do samolotu, więc postanowiliśmy wziąć pisaki. To jest też rzecz, którą ja uwielbiam robić i to jest moja pasja, więc razem z Maxem ciągle ją ćwiczymy.
No i dużo malujemy. Tak, to są specjalne pisaki z atestami, więc śmiało dwulatek może je zabrać na pokład. Ale co też jest naszym zdaniem bardzo fajnym pomysłem, robimy takie cykliczne chowanie zabawek i teraz Maksiu jest fanem motoryzacji, więc zabieramy jego ulubione zabawki, którymi dawno się nie bawił. Tak. Na pewno będzie mniej znudzony. No i teraz pokrótce pokażemy wam wszystkie rzeczy z całej listy, żeby już to szybko poszło. Tak, i na koniec jeszcze mamy dla was gadżet, może on wziął dżem. Czekaj, weź, bo on ci tam przyniósł. Dziękuję. I na końcu jeszcze pokażemy wam wózek, gadżet, który znaleźliśmy na rynku, specjalnie przystosowany do podróżowania i który nam na pewno też ułatwi życie. Podsumowując, do naszego plecaka lądują wcześniej wspomniane chusteczki przeciwbakteryjne, przenośny inhalator, czasoumilacze, zestaw do rozrabiania mleka, ulubiony kocyk, komplet do przewijania, sztućce oraz obiadki, nie zapomnijcie o śliniaku, ulubione przekąski, pielucha tetrowa, termometr oraz lek przeciwgorączkowy, plastry oraz ciuszki na przebranie. Całą naszą listę możecie zobaczyć w opisie tego odcinka. Ruszamy na wakacje? Tak. No tak, ale zanim ruszymy na wakacje, to chciałem wam pokazać nasz nowy nabytek, wózek, spacerówkę Spiro Art, który nabyliśmy specjalnie właśnie pod te wakacje. Zobaczcie, tu mam taki plecak ważący jakieś 6 kg, więc dla mnie to jest w ogóle żaden ciężar. Ale można też go traktować jako taką walizkę z kółkami, a kółka to jest już sam wózek. Dobra, rozpakujemy? Tak! I zobaczcie, to jest cały nasz wózek. Ma super rozmiary i wagę, dzięki czemu możemy go zabierać w podróż. Jest bardzo wygodny, ale co jest tutaj dla mnie hitem, to sposób rozkładania. Zanim go Maksio zje, to ja pozwolę sobie go rozłożyć. O. Proszę bardzo. No, tutaj wsadzaj nóżkę. Fajne jest to, że wózek jest bardzo lekki, ale każde kółko jest amortyzowane. Z tyłu mamy taki przycisk, dzięki któremu możemy szybko zrobić płaszczyznę do spania. Jak ci się, Kamila, podoba ten wózek? Elegancki. Mam nadzieję, że pomogliśmy wam naszą listą. Następny odcinek będzie prosto z lotniska i prosto z samolotu. Pokażemy wam, jak przeżyć podróż z maluchem, o ile sami ją przeżyjemy. Zasubskrybujcie kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Kliknijcie w dzwoneczek, dowiecie się, kiedy będzie następny odcinek, w którym będziemy już lecieć na nasze wymarzone wakacje. Do zobaczenia! Zrób papa! Tam zrób papa! Pa.